naszej gminie okazuje się, że parafię też można sprzedać i też się zwracam do pana burmistrza w tej sprawie, bo podobnie ksiądz Plewa był u pana i chciał zamienić działkę, czy kupić działkę, czy tam już mówili za 70 czy za 700 tysięcy, bo plebanie i 99 hektarów naszej parafialnej ziemi chce się pozbyć cichutko, że nawet radni o tym nie wiedzą. To, co kiedyś dali darczyńcy, prawdopodobnie w papierach i potocznych jest napisane, że nie wolno sprzedawać tej ziemi. Tak się robi. Ja jako katolik mnie to boli i nie powinien tu na tej sesji mówić, bo to nie jest temat. Ale biskup Traut, który jest biskupem, ksiądz Plewa, który jest księdzem, on powinien iść teraz do zakonu i go w ogóle nie powinien wypuszczać. To, co on robi dla naszej parafii, dla naszych dzieci, ci, co mają wnuki, czy będą mieć wnuki. Ja o tym nie chcę mówić. Kochani, my jako wierzący, nawet w tej sprawie, tego nie może być. Trzeba się nad tym grubo zastanowić, że cicho, po cichutku się sprzedaje. Może być przetarg, może być zdrowy przetarg, dzierżawa, którą w ciągu 3 lat za 700 tysięcy można by było plebanie postawić, nawet nie plebania, pałac, ale ktoś chce wszystko rozwalić. Ja się zastanawiam, czy nie są to ludzie postawieni, żeby naszą wiarę religii zniszczyć. To nie jest temat dzisiaj na sesji. Dziękuję, że pan przewodniczący w tej sprawie dał słowa powiedzieć. To nawet dziękuję za to, że to powiedziałem. Nie wiem, czy to będzie, ale to wreszcie musi być nagłośnione i musimy szczerze o naszych sprawach codziennych mówić. Nie musi pan mi dziękować. Pan się wypowiada. Tak. Nie przeszkadza, natomiast tematy kościelne, my się tym nie zajmujemy. Tak, ja wiem, ale żyjemy w tym środowisku i to jest taka sytuacja bardzo niezdrowa, co mnie jako katolika boli.